Zapisać następujące wyrażenie jako iloczyn czynników zawierających jedynie dodatnie wykładniki. Następnie obliczyć jego wartość dla x równego 2. No i moje wyrażenie ma taką postać: x do potęgi minus trzeciej razy 5 do potęgi minus drugiej razy x do potęgi drugiej. No to rzeczywiście mamy tutaj ujemne wykładniki, a ma ich nie być. No to zastanówmy się, jaka jest interpretacja ujemnego wykładnika. Jak mam na przykład x do potęgi minus, no nie wiem, drugiej. To co to znaczy? Co znaczy podnieść x do potęgi minus drugiej? To znaczy, że trzeba najpierw x podnieść do potęgi drugiej, a następnie wziąć odwrotność tego wyrażenia. Czyli podnoszę x do potęgi drugiej i biorę odwrotność tego. 1 przez x do drugiej to jest to samo co x do minus drugiej. Taka jest interpretacja ujemnego wykładnika. Ogólnie rzecz biorąc, jak mam x do potęgi minus a na przykład, to, to jest to samo co podnieść x do potęgi a a następnie wziąć odwrotność tego, tej liczby. 1 przez x do potęgi a. No dobrze, no to teraz korzystając z tej własności tutaj konsekwentnie, przekształcimy to wyrażenie. Czyli zacznę od tego pierwszego czynnika tutaj, x do potęgi minus trzeciej. No to mogę to zapisać jako 1 podzielone przez x do potęgi trzeciej. Czyli biorę x do trzeciej, następnie odwrotność tego i to jest to samo co x do minus trzeciej. Pomnożone, no i tak samo postąpię tutaj z tym drugim czynnikiem, czyli napiszesz, że to jest 1 podzielone przez 5 do potęgi drugiej. I to jest to samo co 5 do minus drugiej, no i to muszę pomnożyć przez ten ostatni tutaj czynnik, który jest po prostu równy x do potęgi drugiej. Tutaj niczego nie muszę poprawiać, bo już ten wykładnik jest dodatni, no i w tym wyrażeniu, które tutaj napisałem, już nie mamy ujemnych wykładników. Wszystkie wykładniki są dodatnie. Co prawda, niektóre tutaj wyrażenia są w mianowniku, ale mają dodatni wykładnik. Więc myślę, że to jest już zgodne z wymaganiami postawionymi w treści zadania? No to teraz trzeba jeszcze wstawić x równe 2, czyli muszę za x postawić dwójkę, czyli tutaj w tym pierwszym czynniku będę miał 1 przez 2 do potęgi trzeciej, to pomnożę przez 1 przez 5 do potęgi drugiej, bo tutaj akurat x nie występował, razy x, czyli 2 do potęgi drugiej. No to czemu to będzie równe? No, muszę podnieść 2 do trzeciej, może tutaj z boku to zrobię. 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2. Muszę 3 razy 2 pomnożyć, czyli to będzie 8. Czyli tutaj to będzie równe 1 ósma razy, tutaj muszę 5 do potęgi drugiej obliczyć, czyli to jest 5 do potęgi drugiej to jest 5 razy 5, czyli to jest z tabliczki mnożenia wiemy 25, czyli to będzie 1 podzielone przez 25 i to muszę pomnożyć. Przez 2 do drugiej. A ile to jest 2 do drugiej? No 2 do drugiej to jest 2 razy 2, czyli to jest 4. Czyli to będzie po prostu 4. I ja to zapiszę jako 4 podzielone przez 1, jako 4 pierwsze. 4 czy 4 pierwsze to jest to samo. A napisałem to tak, żeby teraz widać było, jak to pomnożyć. No bo jak się mnoży ułamki? Ułamki się mnoży w ten sposób, że się mnoży liczniki i że się mnoży mianowniki. Czyli tutaj muszę pomnożyć 1 razy 1 razy 4, czyli w liczniku dostanę 4 a w mianowniku będę miał 8 razy 25 razy 1, czyli 8 razy 25, czyli to jest 200. Czyli w wyniku dostaje 4 dwusetne. No i widzimy, że to mogę skrócić przez 4, bo obie liczby w liczniku i w mianowniku się dzielą przez 4. Jak skrócę przez 4, to tutaj mi zostanie 1, a jak 200 podzielę przez 4, to zostanie mi 50, czyli to jest 1 50. Taki jest wynik. No ale zauważmy, że ja mogłem tutaj postąpić sprytniej i tutaj w tym momencie już sobie życie uprościć, już sobie skrócić. Tutaj też mogę napisać, że to jest 2 do 2 podzielone przez 1 i tutaj też napisać to w postaci jednej kreski łamkowej, ale skrócić przed wymnażaniem. Czyli napisać, że to jest 2 do 3, czyli 2 razy 2 razy 2, tak jak tam na dole było. To wszystko pomnożone przez 5 razy 5... No, razy 1 w mianowniku 1 to już niczego nie zmienia, a w liczniku mamy 1 razy 1 razy 2 razy 2. Tych jedynek nie muszę przepisać, bo mnożenie przez 1 niczego nie zmienia. No i widzimy, że tutaj, gdybym tak napisał, to byłoby łatwiej, bo tutaj się skróci ta dwójka z tą dwójką, ta dwójka się skróci z tą dwójką, no i w liczniku zostanie po prostu 1, a w mianowniku mam 2 razy 5 razy 5, czyli w liczniku mam 1, w mianowniku mam 2 razy 5 to jest 10 razy 5. To jest 50. Czyli widać, że opłaca się zawsze najpierw skrócić, a potem ewentualnie wymnażać, no bo jest łatwiej. Od razu dostajemy wynik w postaci ułamka nieskracalnego 1.5 nie, nie musieliśmy tutaj mnożyć takich dużych liczb, tak czy inaczej, wynik jest równy 1.5